W Microsoft Teams od września 2020 roku wprowadzony został nowy interfejs użytkownika. Różni się on od poprzedniej wersji przede wszystkim miejscem menu w oknie spotkania wideo. To, co widać w tej chwili, to właśnie nowy interfejs. Menu wszystkich funkcji dostępnych podczas spotkania wideo znajduje się na górze ekranu. Ponadto spotkanie wideo otwiera się w dodatkowym oknie i dostęp do pozostałych funkcjonalności, takich jak zespoły czy kalendarz, mamy właśnie w drugim oknie. Dla porównania zobaczmy starszą wersję interfejsu. Oto on. Menu, które przed chwilą dostępne było na górze ekranu, teraz jest w jego centralnej części, a po lewej widać menu Teams, które w nowej wersji dostępne jest w osobnym oknie. Przejdźmy do wersji nowszej. Jak widać, różnice dotyczą przede wszystkim pozycji menu i rozbicia aplikacji na dwa okienka. Dodatkowo w menu pojawiła się możliwość zmiany sposobu wyświetlania uczestników na ekranie głównym. Na dziś funkcjonują dwie wersje interfejsu i jako użytkownicy nie mamy większego wpływu na jego wybór. Zmiany wprowadzone są stopniowo i dotyczyć będą docelowo wszystkich kont. Dlatego też wszystkie materiały szkoleniowe dotyczące Teamsów zostały przygotowane już na nowej wersji interfejsu.